Bolesław Kontrym urodził się drugiego, praktycznie biorąc, przepraszam, 27 sierpnia 1898 roku w Zaturcach, to taka mała miejscowość, powiat Wołyń. Matka Aldona Cichocka, natomiast ojciec był pułkownikiem armii rosyjskiej, a dziecko, młody chłopak, wychowany był w duchu patriotycznym i niepodległościowym. Jego dwaj dziadkowie, to znaczy dziadek i pradziadek, dziadkowie, pradziadkowie walczyli w dwóch niepodległych powstaniach w Polsce. Konkretnie o Polskę. Proszę Państwa, zwróćcie Państwo uwagę na wiek tego młodego człowieka, a pierwszy okres, który będę charakteryzował, to jest do roku 1918. W wieku 11 lat ten młody człowiek wstępuje do szkoły kadetów w Jarosławiu nad Wołgą. Bolesław Kontrym po kilku latach opuszcza tę szkołę i w wieku 17 lat, to jest rok 1915, wstępuje do armii rosyjskiej. W armii rosyjskiej ukończył szkołę podoficerską i po jej ukończeniu dowodzi plutonami w 250 pułku piechoty, w 650 pułku piechoty. I tak jego życiorys w tak młodym wieku w armii rosyjskiej trwa do 1918 roku. W 1918 roku melduje się w 5 pułku ułanów. Jest to Wojsko Polskie. Jest rok 1918. Jest to drugi Korpus Polski. Zwróćcie Państwo uwagę, że w Rosji Carskiej było bardzo dużo Polaków, nie tylko jako obywateli tego imperium, ale przede wszystkim jako zesłańcy, jako sybiracy, jako więźniowie cara. I z tychże zesłańców, sybiraków organizuje się Armia Polska. Będzie Murmańsk, będzie drugi Korpus Polski, będą tu bardzo ciekawe nazwiska, które Państwo znają, na przykład Haller, na przykład Michał Rzymierski. Postać dziwna, która zostaje usunięta z Wojska Polskiego za malwersację z maskami. Jest bardzo szeroki materiał na temat tej postaci i charakteryzował nie będę. W czasie I wojny światowej dostaje się Kontrym Buntrym do niewoli niemieckiej. Jest to miasto Kaniów, a właściwie miasteczko Kaniów. I dostaje się tam, jak wspomniałem, do tejże niemieckiej niewoli, z której będzie natychmiast uciekał. I będzie uciekał w czerwcu przez Wiatkę, gdzie była jego rodzina, 1918 roku i będzie starał się dostać
do 4. Dywizji Strzelców Polskich. Udaje mu się dostać do tej 4. Dywizji, prawie. Niestety zostaje zagarnięty przez powstającą Armię Czerwoną i zostaje wcielony do Armii Czerwonej. Ponieważ w tymże roku, 1918, zostaje aresztowany przez wtedy powstającą czerezwyczajkę. Potem Państwo pamiętacie, że było GPU, potem było OGPU, potem powstaje NKWD, powstaje SMERSZ. Ale to rozwój historyczny Departamentu Pierwszego i Drugiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Związku Radzieckiego, konkretnie rozwiedki i kontrwywiadu. W Armii Czerwonej dowodzi 82. i 28. Pułkiem Piechoty 10. Dywizji Piechoty. Ma 20 lat i w 1920 roku wystąpi, kiedy walczymy o niepodległość i walczymy o Kresy, wystąpi po stronie radzieckiej. W 1921 roku jest słuchaczem szkoły imieniem Frunzego w Moskwie, RKKA, Robotnicza Chrześcijańska Krasna Armia Krzepnie, za swoje zasługi bojowe zostanie odznaczony Orderem Czerwonego Sztandaru trzykrotnie. Zwróćcie Państwo uwagę na jego przebieg służby w tym okresie. To odznaczenie, o którym wspomniałem, zostało ustanowione dekretem Rosyjskiej Federacji i obowiązywało potem ono jako odznaczenie bojowe. Żmudzin w tym okresie w wieku 23 lat, w roku 1922, nawiązuje kontakt z pułkownikiem Romualdem Wolikowskim, dostarcza mu materiałów szpiegowskich na temat Związku Radzieckiego, jest namierzony przez kontrwywiad, o którym wspomniałem, sowiecki, sfingował własną śmierć i w sposób nielegalny opuścił terytorium Związku Radzieckiego. W grudniu 1922 roku Żmudzin jest w kraju. Jest w stopniu porucznika. Ten stopień został mu zachowany. Jest w 3. Batalionie Straży Granicznej. W 23 roku jest dowódcą plutonu w batalionie 3. Straży Granicznej. Proszę Państwa, w niedługim czasie będzie służył w 23 roku w Policji Państwowej w stopniu aspiranta. Bardzo ciekawe, chciałbym Państwu przedstawić dwa epizody, ponieważ w tej Straży Granicznej, kiedy służy, jest praktycznie biorąc dwukrotny napad na
nielegalne przekroczenie przez terrorystyczne grupy sowieckie naszej granicy wschodniej. W czasie jego służby na granicy polsko-sowieckiej pierwszy napad był na jego oddział na terenie powiatu stołpeckiego, o którym już żeśmy wspominałem, do miejscowości Rubieżowicze albo Rubieżewicze. To albo jest Rubieżowicze, albo Rubieżewicze. Ja przyjmuję nazwę Rubieżowicze. Jednego z jego policjantów porwały służby sowieckie i osadziły w Mińsku. Kontrym długo nie czekał z rekontrą, porwał posterunek sowiecki i zawiadomił służby graniczne sowieckie w Mińsku, że oczekuje na wymianę. Oddadzą mu jego policjanta, on odda tych, których zaaresztował. Stwierdził jednocześnie, że ta grupa sowiecka nielegalnie przekroczyła granicę polską. To był jeden z pierwszych jego kontaktów z Sowietami. Natomiast drugi był w roku 1924, kiedy terrorystyczne grupy sowieckie zostały podwiezione ciężarówkami wojsk radzieckich do Stołpców, o których żeśmy wspominali. W Stołpcach przekroczyli polską granicę, zdewastowali Stołpce, okolice. Natomiast od tego momentu Straż Graniczna jest zamieniona w KOP, czyli w Korpus Ochrony Pogranicza, dla strzeżenia granic polskich przed terroryzmem sowieckim na terenach wschodnich. Przypomnę Państwu, że to najdalej było Stołpce, miasto wysunięte na północny wschód i był to koniec linii kolejowej. A kiedyś pan Wańkowicz napisał książkę, którą warto przeczytać, do której warto zajrzeć, od Stołpców po Kair. Wracając do Żmudzina, od 1923 roku służy w Policji Państwowej w stopniu aspiranta. Kierownik ekspozytury w Baranowiczach, jest to miasto w województwie nowogródzkim, potem będzie miastem garnizonowym. Ciekawe miasto, Baranowicze. Dla młodszego pokolenia przypomnę, że był tu grób nieznanego żołnierza poza Warszawą i była tu brygada nowogródzkiej kawalerii. Proszę Państwa, do 1939 roku będzie kończył 6-miesięczny kurs w Poznaniu, będzie komendantem w Słonimiu, będzie również pracował w Brześciu nad Bugiem i będzie w Policji Państwowej w Lublinie. A potem będzie szkolił się w mieście Grudziądz, gdzie było centrum wyszkolenia żandarmerii. Oprócz tego, że było tam centrum polskiej kawalerii. W 1939 roku, tuż przed wybuchem wojny, jest w Wilnie w stopniu komisarza. To jest pierwszy jego etap, który chcieliśmy Państwu scharakteryzować. A teraz rok 1939.
jak serce raduje piosenki ty śpiew, piosenki o mojej Warszawie.